course, we're very happy to win. This is a tough place to come to for. Trener Berg podkreślił, że jest bardzo zadowolony oczywiście z tego zwycięstwa w Zabrzu 3-0. Podkreślił, że Legia nie wygrała tutaj przez wiele, wiele lat, dlatego tym bardziej cenna jest ta wygrana. Jest bardzo zadowolony z postawy swojego zespołu zarówno w defensywie, jak i w ataku. Mówi, że tutaj jest taki krok do przodu w porównaniu z tym, co było tydzień temu w trakcie meczu z Koroną Kielce. Trener Berg podkreśla, że ten wynik 3-0, on może sugeruje, że ta wygrana jest, że ta wygrana przyszła łatwo, ale wcale tak nie było. To zwycięstwo przyszło tutaj im po ciężkiej walce. Podkreślił też wcześniej, że ten teren tutaj w Zabrzu należy do bardzo trudnych. Podkreślił też, że jest bardzo zadowolony przede wszystkim z takiego progresu, jaki jest widoczny w grze ofensywnej zespołu, i powiedział też, że jest to taki krok dla Legii we właściwym kierunku w celu zdobycia mistrza Polski. Ja powiem krótko. Myślę, że rozbudziliśmy apetyty po wygraniu w Pucharze Polski. Natomiast dzisiejszy mecz pokazał, jaka jest różnica między Legią i Górnikiem, jeśli chodzi o stan osobowy. Transfery, wzmocnienia ze strony Legii na pewno były dzisiaj widoczne. W zespole było bodajże 3 Polaków, 8 obcokrajowców, czyli rozumiem, że jak obcokrajowiec przyjeżdża do kraju, to jest lepszy od naszego zawodnika i taki mamy dzisiaj stan rzeczy. Rzeczywiście Legia była dzisiaj dominatorem, grała bardzo dobrą piłkę, zarówno w ofensywie, jak i w defensywie potrafili się utrzymać, natomiast myśmy mieli z tym problemy. Mieliśmy za mało jakości w zespole i patrząc na te problemy nasze, będąc w optymalnym ustawieniu, bo takie było bliskie optymalnemu jesienią w tym meczu, kiedy grał Paweł Olkowski, kiedy grał Mariusz Przybylski, kiedy w pełni sił był Mateusz Zachara, to myślę, że wtedy jest dużo większa szansa na rywalizację z tak dobrym zespołem jak Legia. Mieliśmy też dzisiaj dobre fragmenty przy stanie 1-0. Oczywiście początek drugiej połowy był dla Legii, która chciała szybko załatwić sprawę i odskoczyć. Natomiast myśmy pewien problem w utrzymaniu się przy piłce mieli. Utrzymaliśmy jednak bez straty gola i od 60 minuty było zdecydowanie lepiej. Mecz się bardziej otworzył i mieliśmy też swoje sytuacje. Natomiast nie wiem, czy to jest pech, czy nie fart z brak. Może powinniśmy iść dać nam mszę do kościoła, bo 1-0 i tak jak powiedziałem, coś się tam układa. Dwóch zawodników moich się zderza przy stałym fragmencie, chyba złamane kości. No i kiedy chciałem jeszcze wzmocnić ten zespół ofensywnym zawodnikiem, musiałem zmienić bramkarza. Antek zresztą ze złamanym nosem dograł do końca i później się posypało, 2 bramki i na pewno. Ja rozumiem kibiców, ja zdaję sobie sprawę, że w momencie, kiedy nie idzie zespołowi, to w głównej mierze trener jest odpowiedzialny za to, ale chciałbym też troszkę, żebyśmy wytrzymali ciśnienie i dali sobie szansę w momencie, kiedy Górnik Zabrze będzie miał optymalny zespół. Zespół, który może rywalizować z najlepszymi, bo dzisiaj, na dzień dzisiejszy, jest to duży problem. Dziękuję.